jedziemy oddać dywan z tego względu, że tragicznie wyglądał, jak się go tylko troszeczkę ruszyło, tak od razu on takie ślady dostawał. Co pan robi? Rozbijamy drugi dywan. Nie mogę. Nie mogę z nim. Możemy rozwinąć? Popatrz, Miki, łyżeczka. To się przyjdzie do łyżeczki. To się przyjdzie. Ojej! Także kupiliśmy ostatnio dwa dywany, więc jeden jedziemy oddać. Ja montuję tymi linkami z Juli. Tak, no wyglądają spoko. Jak sobie tak zobaczycie, powinny wytrzymać jeszcze długo, ze względu na to, że nic się z nimi nie dzieje. Kosztowały 15 zł za cały zestaw, różne długości i idealnie się sprawdzają właśnie do takiego przewożenia takich dłuższych rzeczy. Bo nigdy nie byliśmy w stanie takiej dłuższej rzeczy przewieźć. Zawsze był z tym problem, zawsze musieliśmy brać jakiś transport, bo mimo wszystko do auta się aż takich długich rzeczy nie dało włożyć. Akurat ten by wszedł, ale musiałbym kłaść kanapę, przesuwać fotelik dla Miekiego i tak dalej. No, dużo różnych rzeczy, więc tak jest o wiele wygodniej. Auto jest trochę mokre, więc się trochę wybrudziłem. Ale te belki do relingów są mega fajne. Jestem tak zadowolony, że je kupiliśmy. Wystarczą dwie linki, już to przetestowałem. Nic się nie rusza, nic nie zjeżdża i się trzyma. To my lecimy. Stoimy czwartą godzinę, Krzyś szuka kluczyków. Możesz znaleźć kluczyków od samochodu. A były na wyspie. Było, że to moja wina. Ja zgubiłam. Gdzie dałaś kluczyki? Znalazłeś? Nie, kochani, brałeś je z wyspy. Przejrzyj kieszeni, wyciągnij wszystko, co w nich masz. A na górze nie zaniosłeś, jak szłeś po kamerę? Szedłem po kamerę, mogłem tam dać. Co by faceci zrobili bez tych kobiet? To ja nie wiem. Jedziemy oddać dywan, pewnie Krzyś już mówił. To był dywan, który chciałam bardzo zamówić i miałam na niego czekać 8 tygodni. Ostatecznie okazało się, że ktoś chyba kupił i zwrócił ten dywan i był w sklepie, tam gdzie kupowaliśmy. Wzięliśmy go, rozłożyliśmy, piękny wyglądał, wiecie, taki naprawdę przepięknie wyglądał. No ale co z tego, jak ktoś po nim przechodziło, to wyglądał jakby był brudny, wiecie. Włosy się mu tak unosiły, tutaj macie kadr, jak to wyglądało, także fatalnie, no nie? I co, była na górze? Tak. Martusia jest jednak mądra. No, więc dzisiaj jedziemy go zwrócić. W sumie dobrze, bo został z nami dywan, który kosztował o 400, a tamten drugi kosztował prawie 8. Więc spoko wyszło w sumie. Teraz jedziemy, bo mamy do załatwienia parę spraw organizacyjnych, biurokracyjnych i te rzeczy. I co? I potem wracamy i mamy do nagrania parę materiałów. I do obrobienia. I do zrobienia. Kurs do zrobienia. Co jeszcze mamy do zrobienia, kochanie? Zakupy muszę zrobić. Psom karmę zamówić. To jest ważne, żeby go zrobić dzisiaj. Tak. Psom karmę zamówić Mikołajowi. Przeglądać ubrania. Worek na pieluchy uzupełnić i wkleić. Przenieść ten dywan do Mikołaja. Muszę tam umyć podłogę i posprzątać pod meblami. A co jeszcze? Tak, biuro muszę ogarnąć, no. Plan zrobić na jutro. Mieliśmy dokumenty poukładać. A wy co macie do zrobienia dzisiaj? Walnijcie sobie tutaj listę, żeby nie zapomnieć. O. Bo jestem ciekawa. Może przypomnieć się o czym myśmy zapomnieli. O, dokładnie. Może. Zamknę bramę. Czekaj. Jedzie? Jedzie, bo ja tam widzę. Dobra. No, więc czas start. Jeszcze muszę porobić zdjęcia, ubrań, porządek w garderobie. Powoli już myślę, żeby wymienić sukienki letnie na rzeczy jesienne i generalnie chciałam zrobić film odnośnie przymierzania rzeczy z
z ciąży, jak one teraz leżą, bo za niedługo będę je po prostu chowała, a może od razu część sprzedam, no zobaczymy. Sprzedaj, jak to, po co je będziesz trzymać? No bo część tych rzeczy w sumie mogę ubierać też teraz. Jakim cudem? Bo jestem mądra. Mój mąż teraz zaskoczył mnie pytaniem. Jakim, kochanie? Czy masz paragon? Tak. Powiedz mi, że masz paragon. A nie wzięliśmy po prostu dywanu na wycieczkę. Mam. 1118 zł płaciłam. I ten dywan kosztował 699. Nie wiem, czy powiedziałam, że strasznie 7 czy 8 stówek. To nie jest dużo, kochanie. Jak patrzyłam na ceny dywanów teraz, to nie jest dużo. Strasznie dużo. Dla ciebie wszystko jest za dużo. On uwielbia ten tekst na McDonaldzie. On nawet mówi do pani, która nas obsługuje, strasznie dużo. Potem wiecie, mówi to najpierw w okienku, gdzie zamawiamy, strasznie dużo. Podjeżdżamy, płacimy strasznie dużo, a potem odbieramy zamówienie i też mówi strasznie dużo. Nie, mówię strasznie mało tego jedzenia. I strasznie dużo pieniędzy zapłaciłem za nie. No taka prawda jest, co się ze mną nie zgodzisz, teraz wszystko strasznie dużo kosztuje, no. Tak. A ja nie zarabiam strasznie dużo. No gdy się ze mną zgadzasz. No zgadzam się, bo kiedyś McDonald's to było tanie, szybkie jedzenie, a teraz to jest jedzenie dla wybranych. Że to nie jest tak, że to jest tanie jedzenie, tak jak na przykład, nie wiem, byliśmy, no chyba, że kupisz ten największy taki po 3 czy 5 zł te takie zestawy, którymi się musisz kupić i tak ich ze 4, żeby się najeść, a to leci w boki. I to przestało być takie tanie jedzenie, tylko po prostu no jest szybkie, nie? Tyle zostało z McDonalda, bo wcale nie jest już tanio. Zaczyna to się robić, kurde, restauracyjne żarcie. Jak kupiliśmy taką maleńką tortillę, no to lepiej iść na Kepsa, zapłacisz mniej i dostaniesz go o wiele więcej. Ja jeździłem na studia, to kupowaliśmy sobie po parę cheeseburgerów po 2 zł. Bo po 2 zł to jest cheeseburger. No, teraz nie wiem, czy to kosztuje. Nie wiem, ja tego nigdy nie kupowałam. Nie wiem, jak kosztuje teraz cheeseburger, ale na pewno nie 2 zł. No nie, co teraz kosztuje 2 zł. Pomysły na to, co kosztuje 2 zł. Ty zaczynasz. Co kosztuje 2 zł? No. Gumy. A nawet nie wiem, bo 2,80. No, właśnie nie. Też chciałam powiedzieć gumy i nie. Bułka. Jedna, złoty 18 kosztuje na przykład. No to się zmieścisz. No. No to się zmieścisz. Albo 4 kajzerki może. Nie wiem. 59 groszy, nie. Nie, 3 kajzerki. Albo nawet 80 groszy gdzie niegdzie. No, kajzerki. Ja to już... były po 30 groszy. A kiedyś to był na przykład litr gazu do samochodu. No, było. Bo było. Złote 80 kosztowało. No. Kurwa, kiedyś za 2 złote to ja bym sobie życie na nowo ułożyła. A teraz? Mam 3 kajzerki. I to jeszcze tak biednie. Suche. Suche, bez niczego. Ja pierdzielę, jak ostatnio zobaczyłam, że masło jest pod 8. Poszliśmy do Żabki, patrzę, a potrzebowałam masło. Wzięłam jedno masło, sobie się patrzę, kurwa, 8 zł, to wezmę jedno, nie biorę dwóch, a chciałam dwa. Sobie się, dobra, poradzę sobie z jednym, nie? I idziemy ostatnio do sklepu i patrzymy 8,20. Sobie się mogłam, kurwa, dwa wziąć w tej Żabce, bo były taniej. 8 zł kostka masła. Noż ja pitole. Jak tam, kochanie? Namna. Bo wcześniej zastanawialiśmy, jak on to mówi, że coś chce i zapomnieliśmy tego słowa, a dzisiaj powiedział namna. Ale to czasami też mówi to. Namna. Ja zawsze jestem namna. Oddaliśmy dywan, super wszystko poszło. Patrzyliśmy, bo są tam płytki winylowe, bardzo ładne i myśleliśmy o ruszeniu z łazienką. Natomiast teraz pojechaliśmy tu, gdzie są ogrodzenia, bo słuchajcie, do ogródka wleciała nam sarna i wywaliła nam ogrodzenie, bo po prostu próbowała uciec. Brama była otwarta, a ona próbowała uciec rogiem, no i tak pouciekała, że nam połamała część ogrodzenia i musimy to naprawiać. To jest drugi raz, jak coś takiego się stało. Krzyś, kupiłeś tego na zapas? Tak, kupiłem tego 10. Dwa są potrzebne, czy tam 3. Takie coś to jest. Specjalnie to wziąłem tego więcej. To jest tak, że my teraz musimy po prostu zamykać ramę, bo to jest, jeśli ona do środka, to się tak nie wwali, no nie? Przez płot. Ona po prostu w panice próbuje uciec. Tak, dokładnie. I wtedy coś takiego. No i to się wyłamało. To jest plastikowe? Tak. I to trzyma ogrodzenie. A w ogóle przychodzę do was z update'em rzęs, ponieważ jestem 2 tygodnie po zrobieniu tych rzęs.
Jest katastrofa, jestem tak niezadowolona, powiem wam, że jak już widziałam film wcześniejszy, gdzie było po zrobieniu zaraz tych rzęs i takie chrczu, to te rzęsy, jak ja się nie pomaluję, wyglądają no jak rzęsy Karyny, no nie? Naprawdę, tamte, które miałam, to nawet one wyglądały super, jak powypadały i trzymały mi się w ogóle z jakieś 5 tygodni, gdzie ja je robiłam tydzień przed wyjazdem do Albanii. Tydzień byliśmy w Albanii, jak wracałam, to one były w nienaruszonym stanie, pomimo tego, że je myłam, że były w basenie, wysoka temperatura, no wszystko, w ogóle ich jakby nie oszczędzałam. W morzu byłam, się kąpałam i tak dalej, a te po 2 tygodniach, zobaczycie, jak wyglądają, dziura na dziurze, trzeba byłoby je po prostu robić. Ja nie wiem, o co chodzi, a najgorsze jest to, że tamte rzęsy wychodziły jakby, w ogóle nie czułam, a tu mam takiego kurwa schoda po prostu między moją powieką, moimi rzęsami, a tymi rzęsami, że nawet jak je próbowałam pałeczką wymyć albo olejkiem ściągnąć, to ta pałeczka mi się tam zaczepia i się po prostu, wiecie, zahacza ta wata się zahacza, no po prostu... Katastrofa, dzisiaj wrócę, to będę próbowała dzwonić do tej babeczki, która robiła mi poprzednio rzęsy, bo najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja widzę, że moje rzęsy naturalne są o wiele słabsze i mnóstwo ich wypadło. Po tamtym razie w ogóle nie było różnicy, że ja robiłam sztuczne rzęsy, no nie? One po prostu sobie były, tak jakbym odkleiła rzęsy na zwykłym kleju. Natomiast tutaj jest katastrofa. Sorry, ale jest katastrofa. I źle się czuję. O, źle wyglądam, że są za grube, od razu widać i ja wyglądam jak te laski, które kiedyś malowałam i na przykład przechodziły na makijaż, nie zdążyły zrobić rzęs, no i musiałyśmy to jakoś ratować, bo te rzęsy były takie grube, tak jak się widzi w tych wszystkich, nie wiem, programach telewizyjnych i tak dalej, że to jest, widać, że to jest sztuczne i nienaturalne, a tamte były po prostu piękne. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało dodzwonić do tamtej pani, żeby mi zdjęła te rzęsy, bo w ogóle pytałam się o termin na zdjęcie tych rzęs, to były za 1,5 tygodnia. Co mi po terminie za 1,5 tygodnia, tak szczerze mówiąc? To ja już nie będę bez swoich rzęs. Słuchajcie, poszliśmy na Lenia, kupiliśmy kuraka. Będzie obiad. Bo nie mamy czasu, a lasagne to trochę potrwa, zanim ja ją zrobię. Więc stwierdziliśmy, że teraz sobie dziabniemy kurczaka z rożna. Kto lubi kurczaka z rożna? Każdy. Wyobrażam sobie, nie znam osoby, której mówisz, o, zjadłeś kurczaka z rożna. Nie, nie, nie lubię.